Dzisiaj przygotuję jedne z moich ulubionych ziemniaków. Będą to bardzo cieniutko pokrojone plasterki ziemniaków, przekładane cebulą i upieczone, a pozostaną jednak soczyste dzięki temu, że będą skąpane w bulionie. A zaczynam od cebuli. Kroję ją w pół plasterki i przesmażam na oliwie z oliwek, aż stanie się złociutka i skarmelizowana. I kiedy cebula się smaży, kroję ziemniaki w bardzo cienkie plasterki. Najlepiej użyć specjalnej tarki mandoliny. I tak pocięte ziemniaczki w plasterki, dużo ziemniaków, namaczam na kilka minut w wodzie, żeby pozbyć się nadmiaru skrobi. Po czym odsączam i przekładam część na dno naczynia żaroodpornego. Na nie układam część usmażonej na złoto cebuli i rozprowadzam równomiernie. Smak naszych ziemniaków podniesie czosnek, kroję go w plasterki i układam na resztę składników, które posypuję świeżo zmielonym pieprzem i solą. I czas na następną warstwę. Wykładam znowu plasterki ziemniaków, a na nie smażoną cebulę. Znowu czosnek i znowu ziemniaki. Wszystko jeszcze posypuję solą i pieprzem. A więcej naszych przepisów oczywiście na www.kulinarnatv.pl. A do moich ziemniaczków dodam jeszcze ostatni składnik, bulion. Zalewam tak, żeby prawie w całości przykrył wszystkie ziemniaki. Następnie całe naczynie żaroodporne zakrywam folią aluminiową i wstawiam do nagrzanego do 200 stopni piekarnika. Po mniej więcej 25-30 minutach otwieram piekarnik, ściągam folię, a na wierzch układam składnik, który doda bardzo dużo smaku, kawałki masła. I wstawiam jeszcze raz do piekarnika, tym razem na 20 minut bez przykrycia. Po tym czasie wyciągam moje ziemniaczki już upieczone i zrumienione. Porcjuję, przekładam na talerz i posypuję świeżym szczypiorkiem. Niby zwykły prosty ziemniak, a można z niego wydobyć taki smak, takie czary w kuchni. Możecie się o nich przekonać, koniecznie robiąc to w domu. A podobne oraz inne przepisy znajdziecie się na naszej stronie www.kulinarnatv.pl. A jeżeli chcecie mieć najszybszy dostęp do naszych nowości, to subskrybujcie nasz kanał YouTube.